Ministerstwo Edukacji dąży do wyrzucenia religii ze szkół, dlatego ważny jest sprzeciw wszystkich osób wierzących, którym zależy na dobrym wychowaniu młodego pokolenia. 26 lipca resort edukacji opublikował rozporządzenie dotyczące organizacji nauki religii w nowym roku szkolnym. Zakłada, że klasy, w których część dzieci zrezygnuje z katechezy, będzie można łączyć z innymi. Możliwe będzie też mieszanie uczniów z innych roczników, informuje minister edukacji Barbara Nowacka. Będziemy patrzyli, ile jest dzieci w oddziałach. Będą decydowali rodzice, czy dane dziecko uczestniczy w zajęciach, czy nie uczestniczy. Nie zakładam, żeby w tym roku ta zmiana spowodowała duże fluktuacje. W rzeczywistości rozporządzenie wprowadzone na kilka tygodni przed 1 września doprowadzi do chaosu przy organizacji pracy szkół i układaniu planów lekcji. Stawia też w trudnej sytuacji nauczycieli religii, którzy nie mogą być pewni zatrudnienia, wskazuje Piotr Janowicz, prezes Stowarzyszenia Katechetów Świeckich. Wiemy doskonale, że łączenie to z automatu pomniejszenie ilości godzin lekcji religii w szkole. I tak naprawdę to rozporządzenie i wszystkie działania pani minister, które dotyczą lekcji religii w szkole, zmierzają właśnie do jednego. Do tego, aby lekcji religii w szkole nie było. Resort edukacji przekonuje, że prowadzi szeroki dialog, ale kontrowersyjne rozporządzenie zostało przyjęte przez ministerstwo z pominięciem uwag zgłaszanych przez Kościół. Obowiązujące przepisy jasno stanowią, że wszystko, co dotyczy katechezy, powinno być realizowane w porozumieniu Kościoła z rządem, przypomina ksiądz biskup Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Ministerstwo nie uwzględniło opinii, postulatów, próśb przedstawianych przez Kościoły i Związki Wyznaniowe, podobnie jak nie uwzględniono próśb, opinii przy wyłączeniu oceny z religii ze średniej oceny. Resort edukacji kierowany przez lewicowych polityków idzie dalej. W kolejnym roku chce ograniczyć lekcje religii do jednej tygodniowo. Nigdzie, ani w konstytucji, ani w konkordacie, ani w żadnych innych umowach nie ma niczego napisanego o 2 godzinach religii. Jest to w pewnym momencie przyjęte zostało zwyczajowo. Całkowite usunięcie katechezy ze szkół jeszcze w kampanii wyborczej zapowiadał obecny premier Donald Tusk. Zarówno ze względu na interes państwowy, jak i ze względu na interes Kościoła rozumianego jako zbiór ludzi wierzących, nie powinniśmy mieć religii w szkołach. Usunięcie religii ze szkoły oznacza kształtowanie młodego pokolenia bez chrześcijańskiego systemu wartości, ostrzega ksiądz Jarosław Grabowski, redaktor naczelny tygodnika Niedziela. To nie jest sprawa polityczna, to jest nasza sprawa, nas, ludzi wierzących, bo przecież nie możemy być obojętni na marginalizowanie religii w życiu publicznym. Dla nas, ludzi wierzących, religia jest sprawą fundamentalną. Tygodnik Niedziela wspólnie z innymi katolickimi tytułami zainicjował akcję Tak dla religii w szkole. Na swoich łamach drukuje list przeciwko dyskryminacji katolików, który można podpisać i wysłać do Ministerstwa Edukacji. Do zaangażowania się w akcję parafie oraz wszystkich wiernych zachęca ksiądz biskup Wojciech Osial. Proszę, zachęcam szczególnie rodziców, którzy posyłają dzieci na lekcje religii do szkoły, aby wzięli udział w tej akcji. Protest można podpisać również na stronie internetowej www.lekcjereligiiwszkole.pl. Do Ministerstwa Edukacji cały czas napływają protesty, pod którymi według naszych informacji podpisało się już ponad 10 000 osób.